Jednym z zadań, które realizuje Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, jest prowadzenie poradni telefonicznej. Ta poradnia telefoniczna od roku 2007 funkcjonuje pod numerem telefonu 22 668 7000. Podaję Państwu ten numer telefonu, ponieważ do naszej poradni telefonicznej mogą się dodzwonić osoby nie tylko z Polski, ale także spoza granic naszego kraju. Ta infolinia jest infolinią anonimową. Oznacza to tyle, że osoba, która dzwoni do poradni telefonicznej, nie musi podawać swoich danych. No chyba, że ma takie życzenie, na przykład kiedy prosi o interwencję albo w sprawie własnej, albo w sprawie innej osoby. To wtedy te dane są nam potrzebne. Ta infolinia przeznaczona jest dla osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji wynikającej z pokrzywdzenia przemocą w rodzinie. Przeznaczona jest również dla świadków tejże przemocy, ale zdarza się, że na infolinię dzwonią osoby, które przyznają, że mają problem z odreagowywaniem, że mają problem z wyrażaniem napięcia, złości, z agresją. Przyznają, że stosują zachowania przemocowe wobec swoich bliskich, czyli zdarza się, że na tą infolinię dzwonią również sprawcy przemocy. Tak metaforycznie mówiąc, można powiedzieć, że do poradni telefonicznej Niebieskiej Linii dzwonią wszyscy aktorzy sceny, na której rozgrywa się dramat oparty o przemoc w rodzinie. Zdarza się tak w życiu człowieka, że czasem przeżywa trudności, które z biegiem czasu zaczynają się kumulować, zaczynają się piętrzyć. I taka osoba przeżywająca te trudności zaczyna sobie uświadamiać, że samodzielnie w pojedynkę nie jest w stanie tym trudnościom sprostać. Nie jest w stanie, żeby rozwiązać we własnym zakresie problem. Mało tego, nawet nie ma wewnętrznej siły, wewnętrznych zasobów do tego, żeby pójść do pomocy specjalistycznej. Zwłaszcza osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, one w wewnętrznym świecie, w wewnętrznym swoim przeżywaniu odczuwają taki ogrom wewnętrznego bólu i wewnętrznego cierpienia, który powoduje, że czują, iż tracą siły, że nie mają wewnętrznej mocy, że znajdują się w takim potrzasku, w pułapce, czują, że są w impasie, że nie mają odwagi. I wtedy tak naprawdę jedynie na co mogą się zdobyć, to jest sięgnięcie po aparat telefoniczny i wykonanie telefonu na infolinię. Także można dosłownie powiedzieć, że ta infolinia jest w zasięgu ręki osoby cierpiącej, osoby potrzebującej, która potrzebuje rozmowy, która potrzebuje wsparcia, która potrzebuje wysłuchania, która potrzebuje jakiegoś pokierowania. Także ta infolinia też jest przeznaczona dla osób, które mają szczególne potrzeby czy też szczególne problemy. Ponieważ zdarza się, że cierpiący z jakichś powodów ludzie, głównie mam tu na myśli osoby, które są pokrzywdzone przemocą w rodzinie, to one nie są w stanie z takich względów i barier, blokad i psychologicznych, ale zdarza się, że również ze względu na różne bariery technologiczne, techniczne, nie są w stanie skorzystać z pomocy w kontakcie bezpośrednim. Taką grupą osób są na przykład osoby starsze, które z racji swojego wieku cierpią na różne dolegliwości, zmagają się z różnymi chorobami. Te osoby już nie są tak mobilne, mają często problem z poruszaniem się. Wręcz zdarza się, że są unieruchomione we własnych domach.
albo na przykład nie wiedzą, gdzie tak naprawdę mogłyby w sytuacji swojego problemu udać się po pomoc. Gdzie są takie placówki, że w ogóle takie placówki istnieją, ponieważ jeszcze parę lat temu nie było placówek, które zajmowałyby się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I osoby starsze nawet nie mają świadomości, że są takie możliwości, że mają prawa i jakie te prawa są. Ponadto zdarza się, że osoba starsza ma wręcz zakaz wychodzenia z domu. Ten zakaz jest stosowany przez osobę dorosłą, która z takim seniorem mieszka pod jednym dachem i zazwyczaj tą osobą dorosłą jest dorosłe dziecko, które jest sprawcą przemocy względem swojego rodzica. Ponadto z infolinii mogą też korzystać osoby, które są dotknięte różnymi niepełnosprawnościami. Często te osoby są unieruchomione w domu. One nie mają takiej możliwości, żeby dotrzeć do placówki pomocowej, bo są samotne. W najbliższym otoczeniu nie ma nikogo, kto mógłby im towarzyszyć, kto mógłby je zaprowadzić czy też zawieźć. Zdarza się też, że z naszej infolinii korzystają kobiety w zaawansowanej ciąży. Te kobiety mówią o tym, że doświadczają przemocy ze strony swoich partnerów, ze strony mężów. To są często kobiety, które mieszkają w malutkich miasteczkach, w małych wioskach i dla nich dotarcie do placówki pomocowej wiązałoby się z pokonaniem drogi wielu kilometrów, a zdarza się, że to w danym momencie jest niemożliwe. Więc ta niebieska linia, telefon, infolinii odpowiada na zapotrzebowanie tych osób, kiedy one mogą w tym miejscu i w takim stanie, w jakim są, w każdej chwili skorzystać z takiej pomocy. Na co właściwie mogą liczyć osoby, które zadzwonią do niebieskiej linii, do poradni telefonicznej? No, przede wszystkim mogą liczyć na wsparcie psychologiczne. To wsparcie psychologiczne polega na cierpliwym, na uważnym, na życzliwym wysłuchaniu tego, z czym do poradni dzwoni dana osoba. Bardzo ważne jest, aby nie przerywać tej osobie, aby nie podważać jej wiarygodności. Niedopuszczalne i niebywale nieprofesjonalne byłyby pytania ze strony konsultanta telefonu w stylu: no chyba pani przesadza, to niemożliwe, żeby tak pani robił, przecież to jest bliska osoba, a może to pani coś źle robi, proszę się zastanowić. To byłoby mocno raniące, mogłoby doprowadzić do tak zwanej wtórnej wiktymizacji, czyli ponownego zranienia osoby, która już jest zraniona, która już cierpi, która już jest pokrzywdzona na skutek przemocy. To jest niezmiernie ważne, ponieważ osoby, które doświadczają przemocy, one przed wykonaniem telefonu do poradni telefonicznej często w swoim życiu mają już takie doświadczenie, że w momencie, kiedy zdecydowały się przełamać swoje milczenie, kiedy zdecydowały się komuś ujawnić ten swój dramat, otworzyć się i wyznać, czego doświadczają, to okazało się, że po drugiej stronie nie znalazły zrozumienia, że ich wiarygodność została podważona. No, jest to wynikiem manipulacji sprawcy przemocy, bo cóż robi sprawca przemocy? On w świecie zewnętrznym funkcjonuje z założoną maską, a ta maska jest maską człowieka życzliwego, porządnego, dobrego. Natomiast tę prawdziwą twarz i te zachowania krzywdzące, przemocowe, on realizuje wyłącznie w tej relacji z tą bliską osobą. I to, co on robi, to on sukcesywnie podważa wiarygodność i kompetencje tej osoby,
tej swojej ofiary, gdzie mówi, wydaje ci się, nic takiego ci nie robię, przesadzasz, jesteś psychicznie chora. Dlatego jest to niezmiernie ważne, żeby dać wiarę temu, co słyszymy. Następnie taka osoba dzwoniąca może także liczyć na pomoc w przeanalizowaniu i w uporządkowaniu przeżytych doświadczeń. To, co przemoc czyni w życiu wewnętrznym, w przeżywaniu wewnętrznym krzywdzonej osoby, to przede wszystkim ogromny chaos, ogromny bałagan, poczucie dezorientacji i pogubienia. I to zarówno w tym obszarze poznawczym, jak i w obszarze emocjonalnym. Co to oznacza? Jeśli chodzi o ten obszar poznawczy, to osoba krzywdzona zaczyna się zastanawiać, czy faktycznie to, jak ona interpretuje sytuację, w której się znalazła, czy faktycznie to, jak ona ocenia tę rzeczywistość, która ją dotyka, czy to jest tak, jak ona to widzi, czy może się myli. Przestaje też ufać własnym myślom i podobnie jest to wynik manipulacji sprawcy, który stale podważa jej kompetencje, to co ona myśli, jej sądy. Jeśli chodzi z kolei o ten obszar emocjonalny, to osoba pokrzywdzona przemocą, ona z kolei przeżywa taki cały wachlarz emocji, bardzo trudnych, i to są emocje tak naprawdę skrajne, z różnych biegunów. Ponieważ przemoc opiera się na takim mechanizmie, na takiej metodzie, którą sprawca przemocy stosuje, naprzemienności kar i nagród, więc jeżeli sprawca przemocy zastosuje akt przemocy wobec tej ofiary, przemocy fizycznej, psychicznej, czy też ekonomicznej albo seksualnej, to w tym świecie wewnętrznym, w świecie emocjonalnym krzywdzonej osoby pojawia się strach, pojawia się lęk, przerażenie, czasem wręcz trwoga i rozpacz. Ale za chwilę sprawca przemocy daje nagrodę. Tą nagrodą są na przykład miłe słowa, zapewnienia o uczuciach, wzbudzanie nadziei, obdarowywanie prezentami. I wtedy nagle osoba krzywdzona czuje ulgę, czuje nawet radość, czuje nawet euforię, wręcz ekscytację. Więc to wygląda w ten sposób, że osoba doświadczająca przemocy tak jakby się znajdowała na takiej huśtawce emocjonalnej. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. I te osoby, które dzwonią do nas, one często mówią, że nie są w stanie dłużej tego wytrzymać, że chyba oszaleją, że nie są w stanie tych emocji pomieścić. To, co jest bardzo ważne, aby taka osoba usłyszała, to to, że ma prawo te emocje wszystkie czuć, że ma prawo w ten sposób przeżywać, że z nią jest wszystko okej, że to jest odpowiedź na tę chorą rzeczywistość toksyczną, którą wokół niej kreuje jej krzywdziciel, sprawca przemocy. Ponadto osoba, która zadzwoni do naszej poradni, może liczyć także na edukację. Ja mam takie poczucie, że poziom wiedzy, poziom świadomości naszego społeczeństwa odnośnie zjawiska przemocy stale wzrasta i niewątpliwie jest to wynik licznych kampanii społecznych, ale stale jest też taka potrzeba, żeby o tym problemie rozmawiać. I zdarza się, że osoby jak dzwonią, to na przykład opisują różne zachowania, które albo same doświadczają, albo zaobserwowały gdzieś w środowisku, w otoczeniu i one się pytają, gdzie właściwie jest ta granica, co jest kłótnią, nieporozumieniem, sprzeczką, a co już jest przemocą, która jest przestępstwem. Tutaj też jest poletko do tego, żeby się rozprawiać z licznymi mitami i stereotypami,
ponieważ w naszym społeczeństwie wciąż niestety bardzo wiele jeszcze takich mitów i stereotypów funkcjonuje. Ponadto na tej infolinii prowadzimy także poradnictwo prawne. To jest zadanie, które realizują nasi prawnicy. Dyżury prawne pod tym telefonem odbywają się 3 razy w tygodniu i nasi prawnicy objaśniają, w jaki sposób wygląda, w jaki sposób funkcjonuje system prawny związany z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Objaśniają różne przepisy prawne, informują, jakie kroki może podjąć osoba, która została dotknięta przemocą, a także tłumaczą, na czym polega procedura niebieskiej karty, gdzie ją można uruchomić, z czym ona się wiąże. Ponadto też na infolinii podejmujemy interwencje w sytuacji, kiedy życie danej osoby jest zagrożone. I wtedy interweniujemy albo telefonicznie, albo mailowo do służb w środowisku lokalnym, w którym mieszka osoba pokrzywdzona. Monitorujemy te interwencje tak długo, aż uzyskamy taką pewność, że ta osoba już jest bezpieczna. Zdarza się też, że na naszą infolinię dzwonią osoby, które zawodowo są związane z problematyką przeciwdziałania przemocy, czyli specjaliści. Dzwonią na przykład przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych, dzwonią pracownicy socjalni albo dzielnicowi. Oni proszą o taką konsultację, o coś w rodzaju superwizji, kiedy pracują z jakimś szczególnie trudnym dla nich przypadkiem, kiedy pojawiają się jakieś u nich znaki zapytania i wtedy potrzebują takiego zewnętrznego ucha, które wysłucha, ale wspólnie nad tym przypadkiem z nimi się pochyli i być może pomoże rozwiać jakieś wątpliwości. Do poradni telefonicznej dzwonią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Ale jeśli to tak ująć procentowo, to jest to 80% dzwoniących kobiet i 20% dzwoniących mężczyzn. A wśród z kolei tej grupy kobiet zdecydowana większość, ponieważ to jest 90 parę procent, to są kobiety, które mówią o tym, że doświadczają przemocy ze strony swoich partnerów, ze strony swoich mężów. To są rozmowy niezwykle emocjonalne, nasycone bardzo trudnymi emocjami. Ja często w telefonie słyszę, że to jest tak naprawdę krzyk rozpaczy. Niektóre osoby mówią, że dla nich ten telefon jest ostatnią deską ratunku, ponieważ zdarza się, że przez dłuższy czas osoby krzywdzone starały się rozwiązywać ten problem na swój własny sposób, w swoim własnym zakresie. Robiły to na przykład poprzez rozmowy ze sprawcą przemocy, starały się z nim negocjować, pokazywały to, że cierpią, chcąc wzbudzić współczucie, jakąś refleksję ze strony tego człowieka, który je krzywdzi. Czasami nawet groziły rozwodem, jeżeli to związek formalny, albo zgłoszeniem do jakichś organów ścigania. No, okazywało się, że te różne próby nie przynosiły efektu. Rozmowa nie przyniosła efektu, ponieważ sprawca przemocy nie jest zainteresowany żadną negocjacją. On, stosując przemoc, zdobywa przywileje w postaci władzy, w postaci dominacji, kontroli i on tych przywilejów nie chce się w żaden sposób pozbyć. On jest przekonany, że to jego jest na wierzchu, że jego problemy są nadrzędne i tak jak powiedziałam, nie będzie przekonany, nie będzie zainteresowany niczym wspólnym. Ponadto do poradni telefonicznej dzwoni grupa świadków przemocy.
To jest grupa, która w ostatnich latach ciągle wzrasta. Można powiedzieć, że niewątpliwie jest to pozytywne zjawisko. Ono nie świadczy o tym, że wzrasta problem przemocy, tylko świadczy o tym, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, że jesteśmy stale społeczeństwem wrażliwym na krzywdę drugiego człowieka i świadkowie przemocy, którzy dzwonią, oni mówią na przykład, że zaobserwowali w swoim otoczeniu, czy u sąsiadów, czy u rodziny, jakieś niepokojące zachowania. Chcą dopytać, czy faktycznie jest to przemoc. A jeżeli już nie mają takiej wątpliwości, to wtedy pytają wprost, co mogą zrobić, żeby pomóc tej krzywdzonej osobie. Zdarza się też, że na naszą infolinię dzwonią mężczyźni, którzy mówią, że są krzywdzeni przez osoby bliskie. Przez żony, przez partnerki, ale też mężczyźni młodzi, którzy mówią, że doświadczają przemocy ze strony swoich ojców. Albo odwrotna konfiguracja. Starsi mężczyźni, którzy doświadczają przemocy ze strony dorosłych, młodych synów. I ci mężczyźni mówią o tym, że są upokarzani, degradowani, ośmieszani. Myślę sobie, że im jest szczególnie trudno w tym, żeby zgłosić się do kontaktu bezpośredniego, ponieważ wciąż pokutuje taki stereotyp silnego, radzącego sobie ze wszystkim, niezależnego mężczyzny. Mężczyźnie według tego stereotypu oczywiście nie wypada iść po pomoc, bo było to by oznaką słabości, nie wypada się użalać. A tutaj, w tym telefonie, który stanowi taką bezpieczną przestrzeń, gdzie nie widać twarzy, gdzie nie trzeba podawać swoich danych, gdzie nie widać trzęsących się rąk czy zaczerwionych policzków, można przełamać te stereotypy i dać informację, że przemoc tak naprawdę może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, od płci, od statusu materialnego, czy też od wykształcenia. Są jeszcze takie dwie grupy, na które chciałabym zwrócić uwagę, które korzystają z naszej infolinii. Są to osoby pokrzywdzone przestępstwami seksualnymi, na przykład osoby, które mają doświadczenie zgwałcenia. Tym osobom jest szczególnie trudno, ponieważ one zmagają się z ogromem poczucia wstydu, ale także z poczuciem winy za doświadczenie, które je dotknęło. I one mówią wprost, że nie są gotowe, że nie mają odwagi, że to ich by przerosło. Nie są w stanie pójść, usiąść przed drugim człowiekiem, otworzyć się i opowiedzieć o tym swoim dramacie. A tutaj na infolinii to one decydują, kiedy ewentualnie zakończą rozmowę, bo okaże się, że jest ona dla nich za bardzo, za trudna. Kiedy kolejny raz zadzwonią, tu nie trzeba wyznaczać terminów. Taką grupą, na którą my, konsultanci infolinii, jesteśmy szczególnie uważni, to jest grupa osób, które w takim kontekście medycznym, ale też społecznym, jest uważana za osoby zaburzone, chore psychicznie. Osoby, które dzwonią, które mają diagnozy chorób psychicznych, one mówią o tym, że są krzywdzone ze strony osób bliskich, i mówią, że już szukały dla siebie pomocy, że były na przykład w ośrodku pomocy społecznej albo zgłaszały na policję, ale niestety tam nie dano im wiary, dlatego że tam patrzono na nie przez pryzmat tej choroby psychicznej. A my przecież wiemy, że przemoc opiera się na nierównowadze sił i osoby chore psychicznie są na tej niższej szali. One są w grupie ryzyka, więc my nie możemy wychodzić z założenia, że jeżeli taka osoba mówi o jakiejś krzywdzie, to pewnie jest to jej urojenie czy wytwór jej chorego umysłu. My dajemy wiarę, a w sytuacji, kiedy wzbudza to w nas szczególny niepokój, wtedy interweniujemy do lokalnych służb.
Poradnia telefoniczna, ten kontakt telefoniczny, on na pewno nie zastąpi kontaktu bezpośredniego z drugim człowiekiem. Na pewno w poradni telefonicznej nie prowadzi się terapii. Natomiast jest to niezwykle cenna, moim zdaniem, forma pomocy, ponieważ taka rozmowa telefoniczna w życiu wielu osób jest jednym, na przykład jest jedyną od długiego czasu pozytywną rozmową, stanowi wsparcie i taka rozmowa często może stać się takim pierwszym krokiem, takim impulsem do tego, żeby poczuć w sobie nadzieję, że jednak warto pójść do drugiego człowieka, do specjalisty albo spotkać się z drugim człowiekiem, na przykład na grupie wsparcia, który również doświadcza takiego samego albo bardzo podobnego problemu, że warto się otworzyć na ten kontakt zewnętrzny. Na koniec przypomnę jeszcze ten numer telefonu, to jest 22 668 7000. Poradnia telefoniczna Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia jest czynna 7 dni w tygodniu od 12 do 18. Dyżury pełnią przeszkoleni specjaliści, zarówno psycholodzy, jak i prawnicy. W ostatnich latach poradnia telefoniczna jest finansowana ze środków firmy kosmetycznej Avon. Dziękuję za uwagę.